Kochani, zapraszam na mój kanał Oko na Maroko. Kochani, witam wszystkim, marhaba. Dzisiaj chciałam zrobić ten wideo dla ludzi, które kochają podróżować i też marzą o podróżowaniu do Maroku. Jak zawsze mówię dla Was, Maroko jest piękny kraj i piękne odwiedzić tego kraju i naprawdę warto. Ale przed wyjazdem to warto wiedzieć o różnych wielkich rzeczach. Na przykład, jakie miesiące są najlepsze, jaki transport mamy, jaki waluta mamy, jakie najlepsze miejsce, gdzie zostać, hostel albo hotel i oczywiście jeśli chodzi o jedzenie i też o kulturę. Zawsze się boimy, jeśli lecimy do innego kraju, jaka jest kultura, co wolno zrobić, co nie wolno zrobić, co wolno nosić, co nie wolno nosić i to wszystko będę tłumaczyła w tym wideo. I teraz zaczynamy od pierwszej rzeczy i to jest najważniejsze rzeczy, miesiące, które są ważne odwiedzić Maroku i też jaka jest pogoda. Jak ja zawsze dam rady dla ludzi, które znam, albo teraz ludzi, które są na moim kanale, zawsze mówię dla nich, że zawsze co mówię, to jest według mnie, tak? Czyli to wszystko teraz, co będę mówiła, to jest według mnie. Czyli jeśli chodzi o miesiące, to ja polecam, żeby lecieć do Maroku końca sierpnia, ponieważ już zaczyna szkołę, tak? Już nie ma dużo dzieci tam i też już nie ma dużo rodzin i nie będziecie mieli dużo turystów na przykład w Marrakeszu lub Agadiru lub Essaouira. To są trzech miasta, które są bardzo popularne i turystyczne miasta. Czyli końca sierpnia i wrześniu. Też możecie w październiku podróżować do Maroku, bo pogoda jeszcze jest bardzo fajna i jeszcze jest ciepło. Jeśli chodzi o podróżowanie do Maroku w okres na przykład czerwca, i okres lipca i potem sierpnia, tam jest naprawdę bardzo gorąco i jeszcze raz zależy gdzie, jeśli na przykład chodzi o Marrakeszu, to tam jest naprawdę bardzo gorąco, nawet temperatura jest 45-47 stopni i to jest bardzo, bardzo ciepło dla Was i specjalnie dla ludzi, które chcą odwiedzić Sahara, czyli nie polecam do Saharze, jeśli chodzi w czerwcu lub lipcu lub sierpniu, tylko końcu maj, tak? W końcu maj lub na przykład w kwietniu, bo tam nie jest bardzo gorąco i też nie jest bardzo zimno i jest bardzo przyjemna i fajna pogoda dla Was. Też możecie do Sahara jechać, jeśli chodzi końcu września, tak, końca września i też w październiku, bo tam na cały rok tam są agencje, które tam pracują, tak? I organizują takie wycieczki do Sahary. Jeśli chodzi o pogodę, to są ludzie, którzy myślą, że w Maroku pogoda jest ciepła cały rok. To nie jest prawda, to zależy jakie miejsce. Na przykład jeśli teraz mówię o moje miasta, też mamy czas, które jest zimno, ale zimno to nie znaczy, że zimno jak w Polsce, ale tam jest 15 stopni, 14 stopni i też czasami jest noc 8 lub 7 stopni. Oczywiście tego nie trwa cały rok, tylko trwa 2 miesiące na przykład, albo w grudniu i w styczniu, albo w styczniu i w lutym. Zawsze takie 2 miesiące są trochę zimne dla nas, tak? I też mamy miasta, gdzie pada śnieg, na przykład jedno miasto, które się nazywa Ifren. Ifren jest bardzo piękne też miasto, warto odwiedzić i tam pada śnieg, jeśli chodzi o okres, to jest w styczniu albo w grudniu. Czyli też możemy w Maroku znaleźć śnieg i też będzie czasami zimno w Maroku. Ok, i teraz idziemy dalej i idziemy do transportu, który też jest bardzo ważny dla nas. Transport zawsze jest ciekawy dla nas, jak podróżujemy do innego kraju. Bo zawsze chcemy wiedzieć, jakie transport mają, czy mają to samo i czy to jest różne niż na przykład tutaj. To jest prawda. Jest bardzo różne, jest inne. Wiemy już, że w Maroku ludzie jeżdżą bardzo szybko i jeżdżą w całe ulice, w całe droga. Tam w ogóle jest naprawdę bardzo śmieszne i specjalnie w Marrakeszu i specjalnie w Casablanca, bo tam są samochody, duże samochody i tam jeżdżą przez cały dzień. Nie polecam dla ludzi wynajmować samochód w Maroku, jeśli chcą zostać tylko w miasta. Tak? Jeśli chcą tylko zostać w jedno miasto albo chcą odwiedzić różnych miast, które nie są naprawdę bardzo daleko od siebie. Jeśli na przykład chodzi o podróżowanie do Marrakeszu, potem do Essaouira, potem do Casablanca i Rabat, to po co mamy wynajmować samochód? Możemy
jechać pociągiem z na przykład Marrakeszu do Casablanca i potem z Casablanca do Rabat. Możemy wziąć duża taksówka z Marrakeszu do Essaouira, nie jest bardzo droga i też jest bardzo wygodna dla nas. Jeśli chodzi o Essaouira miasta, to tam nie potrzebujemy taksówka, nie potrzebujemy żadnych transport, bo to jest bardzo mała miasteczka i będziemy tylko chodzili cały czas. Będziemy tylko chodzili i nie potrzebujemy taksówki. Jeśli chodzi o transport ogólnie w Maroku, to ja nie polecam jechać autobusami, bo oni nie mają rozkładu, się spóźniają i też wychodzi taka sama cena, może będzie 2 zł więcej, 4 zł więcej, żeby wziąć małe taksi. Małe taksi bierze 3 osoby, tak? I duże taksi bierze 6 osób. Zawsze w małe taksi będziecie mieli taki licznik i będziecie widzieli cenę i wtedy możecie płacić na przykład na 3 osoby, jeśli jesteście w trójka albo dwójka osób, to wtedy możecie płacić razem, będzie wychodziło taniej dla Was. Jeśli chodzi o duża taksówka, to zawsze warto wziąć numer telefonu od pan taksówki i wtedy możecie dzwonić do niego i potem on wraca do Was, gdzie jesteście i wtedy macie bardzo łatwy transport i załatwiony transport. I jeszcze jedną rzecz chciałam dodać, jeśli chodzi o pociągi i jeśli chodzi o autobusy, też polecam dla Was. Oczywiście są takie firmy, które są najlepsze w Maroku, jeśli chodzi o autobusy. Mogę zostawić link dla Was. Jeśli będziecie chcieli o więcej informacji, też możecie skontaktować się ze mną. Jeśli chodzi o pociągi, to mamy też bardzo fajny pociąg i też jedną rzecz, która jest ważna, że możecie kupić bilety nawet do 70% w promocji, jeśli kupujecie 4 tygodnie wcześniej przed wyjazdem albo 3 tygodnie przed wyjazdem, wtedy macie bardzo taniej bilet. Czyli zamiast na przykład kupić bilet za 60 zł, to kupujecie za 18 zł albo za 20 zł. Tak, czasami takie promocje są i warto wiedzieć o tych promocji. Teraz mieliśmy transport i teraz idziemy dalej i będziemy mieli walutę. Nasza waluta jest dirham, czyli 1 euro jest 10,60 albo 10,67 santim, tak? Albo 1 zł jest 2,5 dirhamów. Najlepiej tutaj kupić euro w Polsce i potem możemy wymienić w Maroku. Jeśli już jesteście w Maroku, jesteście w lotnisku, polecam tylko wymienić 50 euro albo 20 euro, żeby było tylko wstarcie na taksówki. Potem jak jesteście w centrum, możecie wymienić i wtedy będziecie mieli więcej pieniędzy. Zawsze na lotnisko jest mniej, tak? I na targ czy na miejsce tam dają dla Was więcej pieniędzy. Jeśli chodzi o kantor, to jest bardzo łatwo znaleźć. Tam będziecie widzieli, że jest w targ. Są tam duże kantory, tak? Albo na przykład jest też w miejsce gdzieś, będziecie zobaczyli na mapa i na pewno będziecie znaleźć, nie będzie bardzo skomplikowane, żeby tego znaleźć. Jeśli chodzi o bankomaty, też mamy bankomaty, ale musicie zobaczyć tutaj w Polsce, czy Wasz bank bierze jakieś zaliczka i też w Maroku na pewno będziecie płacili więcej i dlatego warto mieć więcej euro, żeby tylko wymienić w Maroku i wtedy będziecie mieli łatwo i nie będziecie stracili pieniądze. To było wszystko, jeśli chodzi o walutę i teraz chciałam porozmawiać o noclegi. Noclegi też jest bardzo ważne, to też zależy od Was, czy szukacie bardzo taniej noclegi, czy drogiej noclegi. Są rodziny, które wolą mieć basen, wolą mieć komfort i też są ludzie, które wolą tylko mieć bardzo tanie i też chcą spotykać się z ludźmi z innych krajach i dlatego zawsze wybierają hostelach, tak? Tam w Maroku hostel nawet zaczyna od 20 zł, to zależy też gdzie, jaka miasta i też są hotele, które zaczynają od 50 zł, 70 zł. Warto zawsze szukać przez internet, jest strona booking.com, możesz tam wyjść i zobaczyć cena, jak wyglądają, też zależy od okres, jaki okres jest. I czy są cena wysoki, czy niski cena i też jeśli jest lato, czy jest zima, czy jest wiosna. Zawsze jeśli jest zima albo wiosna, są ceny bardzo niskie i jak jest okres, to na pewno będą ceny bardzo wyższe.
Możecie też wynajmować apartament, też wychodzi bardzo taniej i na przykład jeśli jesteście 6 osób, to warto wynajmować apartament. Tam będziecie płacili może 200 zł albo 300 zł, to zależy ile osób, bo jeśli jesteście dużo osób, to też to jest, wychodzi w grę, tak? Czyli muszą być więcej pokoje i więcej rzeczy dla Was w apartamenty. To jest wszystko, jeśli chodzi o noclegi i teraz idziemy do najważniejszej rzeczy, jedzenie. Jeśli chodzi o jedzenie, zawsze jedzenie jest ciekawe dla nas. Zawsze ciekawe jest spróbować inne smaki i też podróżować do innego kraju i zobaczyć ich tradycyjne danie. W Maroku mamy dużo tradycyjnych dań, ale jedno, które jest bardzo, bardzo znane, to jest kuskus. Kuskus się je co piątek w Maroku i kuskus to nie jest zrobione to samo jak tutaj w Polsce, tylko tam jest z warzywami i też jest wersja z kurczaka, z mięsa i też jest wersja tylko z warzywami. Czyli dla osób, które nie jedzą mięso, nie będzie problem dla nich, będą mogli zjeść tylko warzywa albo takie danie, które mają tylko warzywa, czyli bez mięsa. Jeśli chodzi o innych dań, to też mamy tajin. Tajin są różne, czyli tajin to jest jako garnik i w tego tajinu to się gotuje różnych rzeczy, czyli jest na słodko albo solane. Możemy znaleźć też bez mięsa i też wersję z mięsa. Polecam bardzo jeść tajin, spróbować, bo jest naprawdę bardzo pyszny. Też jedną rzecz, która jest bardzo znana w Maroku i to jest herbata marokańska z miętą. Zawsze ludzie mówią, że to jest bardzo słodka, którzy już byli w Maroku, ale zawsze trzeba zapytać pan kelner, który będzie w kawiarni, czy można dostać herbata bez cukru albo zostawić cukru obok, bo u nas słodzą bardzo dużo i dlatego warto pytać to. Też możemy wziąć z herbatą takie ciasteczki, które też są bardzo znane i tradycyjne w Maroku i wtedy możemy jeść ciasteczki z herbatą. Jeśli będziecie w Marrakeszu, to wtedy będziecie zobaczyli takie kawiarnie, mają teraz i tam możecie siedzieć i możecie odpocząć i możecie pić herbatą marokańską i jeść słodycze marokańskie albo takie ciasteczki. Jeśli chodzi o owoce, też są owoce, które tutaj nie ma w Polsce, czyli mamy w Maroku. Też zależy od okresu, kiedy będziecie w Maroku. Czy na przykład chcecie mandarynki spróbować, czy chcecie truskawki, chcecie figi, upuncji, to zależy też od okresu. Zawsze jest bardzo ciekawe dla nas spróbować tych dań i polecam dla Was i zachęcam też spróbować tych dań, bo naprawdę jest warto. Teraz skończyliśmy z jedzeniem i teraz idziemy, co mamy zrobić i co mamy nie zrobić w Maroku. Jeśli chodzi o co zrobić albo co nie zrobić w Maroku, musimy pamiętać jedną rzecz, że musimy szanować kulturę i musimy szanować religię i zazwyczaje z innych krajów, czyli przed podróżowaniem zawsze warto czytać. Tak, warto czytać różnych rzeczy o Maroku. Jeśli teraz chodzi o ubranie, to tam możecie nosić co chcecie, bo Maroko jest bardzo otwartym kraju. My jesteśmy bardzo blisko Europy, czyli mamy wpływ. Tam kobiety nie chodzą cały czas w chusta na głowie albo w takie bardzo długie ubranie i tylko ich oczy widać. To nie jest prawda. Ludzie, którzy już byli w Maroku, to już widzieli to. To zależy od Was, zależy od osoby. Tam nikt się nie zmusza coś zrobić albo coś nie zrobić. Jeśli tam będziecie koło meczetu na przykład, to zawsze trzeba mieć takie długie rzeczy i też trzeba mieć chusta na głowie, bo to jest takie szanowanie dla meczetu. Jest tylko jeden meczet, który można wejść do środka, gdzie macie dostęp, to jest dla turystów i tylko jeden ścież z meczetu można tam wyjść, to ten meczet jest w Casablanca, jest bardzo znany i to jest największy meczet w Afryce. Jeśli chodzi o jedno okres i to jest okres Ramadan. Ramadan jest bardzo ważny miesiąc dla nas i dlatego nie polecam dla ludzi, żeby lecieć do Maroka w Ramadanu, bo wtedy będziecie mieli problemy, gdzie wyjść, bo w sklepy będą zamknięte, będzie czas na modlitwę i też nie jest bardzo fajne jeść na ulicach i ludzie robią post, czyli nie mogą zjeść i nie mogą pić wodę i wtedy ludzie chodzą do ulicy i jedzą i piją. To jest oczywiście Wasza decyzja, to zależy od Was, tylko tam będziecie mieli problemy, gdzie zjeść, bo tam restauracje będą zamknięte i będą tylko jakieś różne restauracje otwarte dla Was,
ale później na przykład wieczorem, jak wszyscy będą mieli czas na modlitwę albo czas na jedzenie, to wszystko będzie pozamknięte. Czyli najlepiej patrzeć na internet, kiedy jest Ramadan i najlepiej nie lecieć do Maroka, jak jest Ramadan, bo będzie lepiej dla Was i będziecie mieli więcej czasu odwiedzić więcej różnych rzeczy. Jak zawsze jesteśmy w nowy kraj, zawsze chcemy kupić pamiątki, chcemy robić zdjęcie i chcemy zobaczyć wszystkich sklepy, co mają. Jedną rzecz musimy pamiętać, oszanowanie ludzi, to jest najważniejsze, czyli jeśli jesteśmy w inne miasta, jeśli jesteśmy w targach, to zawsze warto zapytać pan, który jest w sklepu, właściciel albo który tam siedzi i sprzedaje rzeczy dla ludzi, czy można zrobić zdjęcia. Zawsze ludzie z Maroku naprawdę chcą, żeby ludzie pytają, poproszę, czy mogę zrobić zdjęcia i wtedy on ci powie, oczywiście można zrobić zdjęcie. Bo są ludzie, które tam chodzą i po prostu robią zdjęcie i ten pan jest na zdjęciu, a on na przykład nie chce być na zdjęciu i wtedy mu przeszkadza i wtedy to nie jest fajna naprawdę sytuacja. Warto zapytać przed wcześniej i wtedy będziecie widzieli. Jeśli chodzi o Marrakeszu, to niestety trzeba uważać, bo w Marrakeszu, jeśli byliście już tam albo szukaliście przez internet, to na pewno widzieliście, że jest taki duży targ, tam są małpy, są węża, są różnych wiele rzeczy, które są bardzo egzotyczne dla Was, są nowe dla Was i będziecie chcieli zrobić zdjęcie, ale czasami ludzie pytają o pieniądze. Jak mi robisz zdjęcia, to musisz mi dać pieniądze. I dlatego zawsze trzeba zapytać albo targować się z nim, dać pieniądze i wtedy zrobić zdjęcie. Jeśli chodzi o pamiątki, zawsze jest ciekawe, dla mnie też, zawsze jak jestem w Maroku, kupuję dużo różnych rzeczy i nawet nic nie zmieści w moim bagażu. Polecam kupić torebki skórzane, portfeliki skórzane, też polecam kupić kolczyki, przeprawy, bo tam w Maroku mamy piramidę przeprawy. Też oliwki są pyszne. Wiem, że niektórych tutaj Polacy nie lubią oliwki, ale ja lubię bardzo. Też naprawdę bardzo warto kupić. Też możemy kupić naczynia tajinu, żeby mieć za sobą pamiątka z Maroka. Mam nadzieję, że będziecie podróżować do mój kraj, będziecie zobaczyć mój kraj. Chciałam tylko pokazać dla Was jedną rzecz. Tutaj mam torebkę z Maroka i mam tutaj portfel. Czyli tutaj, jeśli będziecie w Maroku, to możecie kupić takich rzeczy, bardzo piękne rzeczy, bardzo fajnych rzeczy. Możecie kupić prezenty dla rodziny, albo dla Wasze dzieci, albo dla znajomych. Takie wyglądają rzeczy, bardzo piękne. Wszystko jest ręcznie zrobione i zapraszam do mojego pięknego Maroka. To było wszystko, jeśli chodzi o rzeczy, które warto wiedzieć przed wyjazdem do Maroku. Mam nadzieję, że wszystkie te informacje są przydatne dla Was i będą przydatne dla Was przed wyjazdem do Maroku. Przypominam, że jeśli nie jesteście na mojej grupie na Facebooku Świat Maroka, możecie dodać moją grupę. Jeśli nie jesteście na moim kanale, poproszę subskrybować i zostawić dla mnie like, jeśli video Wam podobało. Też jedną rzecz, jeśli chcecie mnie jako przewodnik do Maroka albo chcecie więcej informacji, będę zostawiła mój Gmail na dole i możecie zobaczyć i możecie pisać do mnie śmiało i mogę pisać dla Was wszystkich informacji, jeśli chodzi o podróżowanie do Maroku. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa!